Siemaneczko, cześć, witam, to jest Switch. Zapraszam do kolejnego filmiku z Lost Ark. Dzisiaj sobie zagramy na Kalventusa, na kolejnego bossa, rajdu. I co mogę powiedzieć, moim przygotowaniem na tego bossa jest tylko tyle, że wstawiłem granaty na Holy, czyli święte granaty wrzucimy, mamy Weak to Holy, jest wrażliwy na święte obrażenia i wrzuciliśmy sobie po prostu granaciki. Flash Grenade, które zadają obrażenia. Właśnie od stakowego. Tak, dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Okej, mamy. Holy damage. Cross Grenade inflicted holy damage. Także mamy granaciki, które zadają obrażenia. Święte obrażenia i miejmy nadzieję, że to jest wystarczające, żeby wygrać. Nie możemy więcej dusz zebrać? No, okej. Możemy, to nie możemy. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Mamy flarę, także możemy od razu sprawdzić, gdzie się znajduje. Mam klepsydrę, mam nadzieję, że będę w stanie ją użyć, nie tak jak ostatnio. Chociaż ważne, że udało się zabić. A jak było, to już nieistotne, bo już nigdy więcej nie będę robił tego bossa. Nie będę robił, jeżeli miałbym powtarzać następnych bossów, to tylko z tego tytułu, żeby po prostu farmić matsy, więc będziemy powtarzali najwyższego. Najwyższego możliwego. Tu mamy chyba, tak? Przygotowane. Flara. Flarę można użyć. O, od razu stąd. Dobra, czyli tutaj się czai nasz dzik. No i dobrze, dobrze wiedzieć. Dosyć fajna, nieskomplikowana mapa. Więc po tej walce ja się udam z powrotem i weźmiemy mikstury, flary, granaty, co tam się da. A tymczasem idziemy i robimy spam fiestę. Mam nadzieję, że to się uda zespamować. Będzie agresywny. Który tu nie jest agresywny? Dobra, od razu ultimate. Od razu granat potem. Oj, on gdzieś uciekł sobie. On gdzieś sobie uciekł i ten granat chyba mu nie zadał obrażeń. Nie wiem, co on robi za ataki za bardzo. Gdzieś tam sobie leci. Aha, dobra. Po chwili jak ma upaść, to daje range, pokazuje się koło, ale to i tak jest za późno. Ja mam nadzieję, że zdąży rzucić po prostu, to mnie tylko interesuje. A co on robi, to wiecie. YOLO. Ważne, żebym ja był w stanie tylko rzucić eksplozję. Jeżeli jestem w stanie rzucić eksplozję, reszta mnie nie interesuje tak naprawdę. Dobra, będzie. Dobra, dobra, smoku. Masz tutaj granat. Oj, nie wiem, czy dostał. Chyba nie dostał, bo ciężko mi jest powiedzieć, bo chyba powinien, jakby dostał, to by były jakieś punkty obrażeń, co nie? A chyba nie dostał, więc to bardzo słabo, jak nie trafiłem dwa razy dwoma granatami, no to kolokwialnie wiecie, to bym rzekł, gdzie jestem. Dobra, nie ma co płakać na razie. Dobra, to może teraz granat. O, jak ładnie, dobra. Dostał, w sensie. No, nic nie. O Jezu. Seriously? Why? Jakaś szarża widzę. Co on tu robi? Dobra, teraz. Ale pięknie, ładnie, żeś przytulił. Pięknie. Dobra. Pan fiesta zrobimy, reset cooldownów. Teraz ładnie wejdzie. To ma nie wyjść. Wszystko wchodzi. Pierwsza faza to wydaje mi się, że będzie prosta. Następnej zawsze mają psychiczne ataki jakieś dodatkowe, więc też tak mi się wydaje, gdzieś tutaj ryczy. Co, uciekł? Nie. Miał uciekł. Lubi nas za bardzo, żeby uciekać od nas. Dobra, masz tu piorun. I jeszcze teraz fajnie by było, jakbyś mnie nie zastanował, kolego, mój przyjemny, i po prostu dostał sobie eksplozję na pysk. Jezu, jaki fail! Jesus! Co ja zrobiłem? No zdarza się, trudno. No nieładnie. Bardzo nieładnie, bo gdzieś byłem przyblokowany.
Ja to ogólnie czekam, żeby on uciekł i te granaty doładować, bo taka jest prawda, że to nam daje tak potężne obrażenia, że na jakiego bossa byśmy nie walczyli rajdu. Na razie jest ok, ale coś mi się wydaje, że coś tu śmierdzi, to jest za łatwo. Wydaje mi się, że drugi stage będzie jakiś mega przekłamany. Ale na razie dobra, jest ok, to jest ok. Zdążę? Elegancko, ładnie. Tak wydaje, że to się spamuje, no bo to się spamuje, ale prawda jest taka, że jest bardzo ciężko, kurczę, wszystko rzucić to, co bym chciał rzucić. Bardzo ciężko jest wszystko rzucić. No teraz akurat źle rzuciłem. Jezu, co on zrobił w ogóle? Co on tam robi? Co on robi? Już coś psychiczne zrobił jakiś. Eksplozję bym chciał rzucić. No bo za wcześnie butelkę użyłem, bo jeszcze wystarczająco życia mieliśmy. Dobra, tego nie muszę rzucać, bo raz, że już go tam nie było, a dwa, żeby mnie zastanawiał. O, eksplozja. Jeszcze nie uciekasz, ile ty masz życia. Masz tu ultimate'a. Taki jesteś ochoczy, to masz ultimate. Teraz ucieknie, nie ma opcji. Nie ma opcji, że nie. Nie? A może to będą tylko dwa stage, miejmy nadzieję, że po prostu pół życia zabijamy mu. Dobra, uciekł. Na bank uciekł. Nie, zestanował. Zły niedobry. Dobra, masz tutaj. Masz. Tytuł. Co on tu robi? Ha. Dobra, redukcja cooldownów. Będzie stan? Masz tutaj piorun. A pioruna. Łap co się da. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Eksplozja. Damy radę. Elegancko. Mam silne manę. Nie wiem, o co tu chodzi. Jakieś kulki łapie. Chyba niedobrze. Nie wiem, czy miałem je omijać, czy miałem nie strzelać. Nic nie wiem. Wiem, że po prostu musimy przetrwać. Musimy wygrać. Jeszcze jest nieważna. Eksplozja. O, uciekł oczywiście. Teraz eksplozja. Dawaj, rzesz. Elegancko. Ale, on tam. Ojej. Oj, nieładnie, aaaa! Widziałem. Właśnie nie można spamować wszystkiego naraz, bo jak już kastujemy, to nie mamy czasu, żeby biec i uciekać. Dobra, zabijemy, ale chyba będzie warto. Jeden ma ten drugi stage, to on jest jakiś psychiczny. Co tu się dzieje w ogóle? O co tu w ogóle chodzi? Ja zrobię tak. Faktycznie zagramy. On tam został, czy on uciekł? Nie, uciekł. A, to kit. To w ogóle dobrze, żebym zrobił. Elegancko. Jarzem. Bardzo pięknie, bo... No lepiej timingowo nie mogło wyjść. Teraz jest pytanie, czy tu będą... trzy poziomy, czy będzie po prostu uciekał jeszcze raz po tym, czy to będzie ostatni fight. No dobrze, to muszę poczekać. Jeszcze jedną trzeba będzie butelkę zużyć. No te 5 sekund to nas nie zbawia, naprawdę jeszcze chyba poczekam, tak? Bo to nie będzie max. Czekamy na maxa, się uleczymy. Dobra. Okej.
Może plus taki, że nie padłem, także mamy pełną ilość żyć. Powinno wystarczyć na dokończenie walki. Ja nie jestem pewien, bo pierwszy raz gram, więc nie mogę powiedzieć, że wow, wygramy albo że będzie łatwo, bo na razie jest ok. Ale zaraz może być kompletnie jakiś psychiczny atak. I będzie tak jak z ptakiem. Big Birdem. No klepsydrę niby mamy, tylko tak naprawdę nie wiem czego ma się spodziewać, a użyć klepsydrę po pakcie dokonanym to słabo, nie? Dobrze by było wiedzieć kiedy ją użyć. I tak naprawdę nie wiem co te kule robiły. Czy ja miałem w nie strzelać, czy je można zniszczyć? Tego wszystkiego dowiemy się w kolejnym odcinku walki Switcha z Adventusem, no bo tak może też być, może pierwszą grę przegram, ale miejmy nadzieję, że nie, że wszystko będzie easy, mamy granaty. Niedźwiedzie idą z nami, nam pomóc oczywiście, bo już na nas nie chcą zaatakować. Tak niedźwiedzie chciałyby nas atakować, bez sensu. Dobra, nie stanuj, nie stanuj, nie stanuj, nie stanuj. Nice. Masz tu granat. I masz tutaj coś jeszcze. I jeszcze tak, i jeszcze tak. I jeszcze ultimate'a bym ci zapodał, ale... Wiesz jak jest. Nie mogę wszystkiego narzucić. Tylko mi nie odlatuj, nie odlatuj mi, nie odlatuj mi. Nie odlatuj mi. Elegancko. Dobra, nie uciekam, na razie spamuję. O! I teraz ładnie! Elegancko! I granat jeszcze, granat! Cyk! Leczymy się, nie uciekam, spamuję, spam fiesta. Dobra, uciekamy. Uciekamy, bo już jakiś agresywny zrobił. Nie wiadomo o co mu chodzi. Dziwne ataki ma. Masz tu piorun. Zdąży wejść? O Jezu, udało się. A, to mogę niszczyć. A! Mogę to niszczyć, chyba powinienem to niszczyć. Whatever. Dobra, masz tu kulę, kolego. Tylko mnie nie zastanów i nie uciekaj. Ładnie, pięknie. Tak jak żeśmy ćwiczyli. No, to nie, to już to trochę nie tak. Ja tutaj żadnego... Tańca na lodzie nie chcę robić z tobą, czy tam z gwiazdami. Masz tutaj granat, śpi. Dziękuję, do widzenia. Kurczę, myślałem, że go zabiłem, jakiś kurczę achievement. Ale to był trolling. Co to w ogóle ma znaczyć? Dobra, ładnie eksplozja! Lecimy, lecimy. Easy. Ładnie, spam fiesta, wszystko wjeżdża. Piorun jeszcze. Piorun, piorun, piorun. Redukcja cooldownu, cyk, Z, Q, W. Jeszcze eksplozja zaraz wjedzie. Nawet mana shielda odpala, co? Dobra, kryształ. Eksplozja, manę, dziękuję. Tak, będzie? Wejdzie? Wejdzie? Yes, easy. Dobra, masz tu piorun. Masz piorun. I tutaj te kule, te kule. Nie wiem co robią, ale... Ale mnie przyblokował. Ale mnie przyblokował. Jeszcze mnie zastanował. Tak, żeśmy się nie umawiali. Jakiś większy zrobił, już mi się wydaje. Gdzie on jest w ogóle? O co tu chodzi? Uciekł? Lara. Nie, jest tutaj. Aha, on śpi w ogóle. Co za typ? Co to w ogóle ma znaczyć? Wejdźcie. Jeden wał jeden, a on na FK poszedł w ogóle, ty. The fuck? Wiem, że jestem słaby, ale bez przesady. To będzie stan, leci stan. Dobra, masz upiorą. Masz. No, coś tam go tam podrapałem, trochę po nosie. Nie wiem o co chodzi z tymi kulami, ale wszystko rozwalam. I co, wygrałem? Nice! Dobrze. Nice, aż mój, kurczę, Airwolf tęczę zapodał. Nie wiem, czy bąka puści z wrażenia, czy coś. To wszystko moje. Nice, jeszcze dużo czasu, dużo czasu. Widzicie? To jest wszystko, bo granaty dodaliśmy. Znaczy akurat to nie jest granat, ale... Granaty... Zadowolony jestem, super. Ale nie mogę zabrać dusz, tak? Nie mogę, bo nie było wystawione. Nie wiem, czemu nie mogłem, bo to jest w sumie... moja druga gra... Dzisiaj... Na bossa, na raid. Zadowolony jestem, bo kurczę, zawsze słabo mi idzie z tymi raidami i... dobrze, wyjdźmy, zobaczmy o co chodzi. Już mi na dzisiaj wystarczy emocji.
Zobaczmy, o co chodzi, zobaczmy, jaka będzie nowa gra i dlaczego, kurczę, nie mogę zrobić, zebrać dusz w drugiej grze. Ciekawi mnie to, bo ja mam na pasku 50 punktów. Nie wiem, dlaczego nie mogłem. Czy może tylko można dzielnie dwie dusze zebrać? Nie, pamiętam, że grałem kiedyś, to chyba można było dwa razy. A może można. Może można. Nie wiem. Nie wiem, co można. Już mam 50 bonus, a wygrałem jedną grę, a w drugiej nie mogłem zaznaczyć, nie? Przed startem nie mogłem zaznaczyć, że zbieramy duszę, ale dobra, nieważne. Ważne, że jest to za nami pokonane. Fajnie. Dużo szybciej poszło niż z Helgają. Nie wiem dlaczego, ale chyba dlatego, że te granaty były święte, a tamte granaty po prostu były, które zadawały obrażenia i one nie były od obrażeń wody, więc na następną walkę musimy znaleźć granaty na ciemność. W ogóle sprawdźmy, czy takie granaty na ciemność będą. Aha, Tes, czy takie w ogóle granaty są? Ja gdzieś posiadam coś takiego. Najlepiej sobie jest wejść w skrzynię, zobaczyć w zasobach. Ale coś kojarzę chyba, że są. Dark damage. No także mam 12 granatów. Także jestem przygotowany na następną walkę, także dobrze. Okej, fajnie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do zobaczenia. Zapraszam na kolejne filmiki z Dosark. Jestem zadowolony, że udało się. Super. I kolejna walka, a niedługo będziemy, że ja będę, nie wiem jak wy, a niedługo będę w Frost Helgai. I dla przypomnienia chciałbym dodać, że jak zrobimy Frost Helgai, to powinniśmy dostać chyba Lipstone'y. Ale kurczę, nie wiem, czy to było gear upgrade. I tutaj chyba gdzieś powinna być Helgaia. Mamy Frost Helgaia. Za Frost Helgaia dostaniemy 40 Lipstone'ów. Znaczy, no zawsze jest jakaś dodatkowa suma. Ja naprawdę to bym chciał zrobić Abyssale. Ale tak ciężko jest się podłączyć. Ja nie wiem, w ogóle nie mam szczęścia. 900 i 300. Może spróbuję potem się podłączyć, może się uda. Dobra, fajnie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Do zobaczenia na kanale filmiki z Dosark. Trzymajcie się. Na razie, hej, cześć.